Dobry wieczór Państwu. Witam na naszym wtorkowym wykładzie. Jak zawsze wykładowcy, ci, którzy prezentują swoje poglądy, dzielą się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem. Są ludźmi wyjątkowymi. Tak samo jest dzisiaj. Naszym gościem jest pan generał Mieczysław Bieniek, doktor nauk wojskowych. I od kilku dni jest w stanie spoczynku. Jeszcze 31 stycznia tego roku był generałem w służbie czynnej. Jest jednym z trzech żyjących generałów czterogwiazdkowych. Wszyscy są w służbie już w stanie spoczynku. Dzisiaj polska armia nie ma generała czterogwiazdkowego, ale myślę, że w przyszłości najbliższej to się zmieni. Pan generał obok, w sumie w wolnej Polsce mieliśmy pięciu generałów czterogwiazdkowych. Dwóch z nich zginęło w katastrofie pod Smoleńskiem. Pan generał Bieniek i drugi z tych właśnie, którzy zginęli pod Smoleńskiem, pan generał Gongor, to generałowie najwyższej klasy europejskiej, tak ze względu na ich zdolności dowódcze, jak i strategiczne, mogli być ozdobą każdej armii europejskiej. W moim przekonaniu jeden i drugi to najwybitniejszy polski dowódca, generał w ciągu ostatnich dobrych 80 lat. Pan generał Bieniek, ze względu na jego doświadczenie wojskowe, dowódcze, także ze względu na jego rolę, pozycję w strukturach Paktu Północnoatlantyckiego, wydał mi się szczególnie człowiekiem na miejscu, żeby podzielić się z nami swoimi refleksjami właśnie na temat, na który Państwa zaprosiłem. Przepraszam za mój głos, jestem przeziębiony. Europa jako przestrzeń bezpieczeństwa ze znakiem zapytania. Artykuł 3 ustęp 2 Traktatu Unii Europejskiej przewiduje, że nasz kontynent, Unia Europejska, to przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. To bezpieczeństwo ma zarówno wymiar wewnętrzny, bezpieczeństwo poszczególnych państw unijnych, bezpieczeństwo wewnętrzne Unii jako takiej, ale również ma swój aspekt zewnętrzny. Bezpieczeństwo Unii jako podmiotu, który ma być aktywnym, jednym z trzech światowych graczy. Nie ma bezpieczeństwa państwa, które tylko się broni, zamyka w jakiejś twierdzy i jest przekonane, że da sobie radę i odgoni tych, którzy mogą mu grozić. Bez to, co się, nie wiem, czy pan generał będzie o tym mówił, powoli tworzy w bólach, z niechęcią często, czyli wspólne siły zbrojne Unii Europejskiej. Bez tego Unia Europejska będzie raczej przedmiotem niż podmiotem historii, czego doświadczamy choćby obserwując bezsiłę Europy unijnej wobec konfliktu w Syrii i ludobójstwa, które tam obserwujemy. I wszyscy czekamy, aż armia amerykańska na rozkaz prezydenta Stanów Zjednoczonych dokona inwazji i zrobi porządek jako żandarm świata. Żandarm w bardzo dobrym tego słowa znaczeniu. Europy na to nie stać. Pan generał Bieniek, służąc w Norfolk jako zastępca szefa planowania strategicznego NATO, jest właśnie tym, który i w ramach NATO także planował i zajmował się tym, żeby Europa była, czy stawała się przestrzenią bezpieczeństwa, bo z tego punktu widzenia nie jesteśmy wciąż tą przestrzenią bezpieczeństwa. Co i jak należy zrobić? O tym też będzie mówił pan generał Bieniek.
Panie generale, proszę bardzo. Pole wojenne jest przed panem otwarte. Dziękuję, panie prezesie. Dobry wieczór państwu. Panie prezesie, przede wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie mnie na tą dzisiejszą krótkie spotkanie z tak znakomitą audiencją. Ja po prostu czuję się dzisiaj bardzo zestresowany, prawie tak jak Kamil Stok, z którym rozmawiałem 2 godziny temu przed skokiem narciarskim. Widząc tak świetnych ludzi tutaj przed sobą, tak dużo osób profesjonalnie przygotowanych do tej dyskusji, no mam lekkiego stresa. Czy państwo widzicie to, co napisałem tutaj, ten motto? Coming together is a beginning, keeping together is progress, working together is a success. Odpowiem od razu państwu na to pytanie. Pracujemy razem w Europie. Tak, proszę państwa, czy Europa jest przestrzenią bezpieczeństwa? Jest, bez wątpienia jest nią i mam nadzieję, że przez następne 10 lata taką zostanie. Europa targana przez wieki, proszę państwa, rewolucją francuską, wiosną ludów, 2 wojnami światowymi, nigdy nie była tak bezpieczna jak dzisiaj. A dlaczego? Ano dlatego, że Europejczycy doszli do wniosku, że trzeba coś z tym zrobić. Po II wojnie światowej Europa była podzielona, zrujnowana, bez nadziei na przyszłość, z groźbą III wojny światowej, gdzie żelazna kurtyna zapadła w 1946 roku po przemówieniu Fulton pana premiera Churchilla. Ale dzisiaj my pracujemy razem. Working together is a success. Pracujemy razem, wspólnie. A kto to pracuje razem? My, Europejczycy. Te organizacje międzynarodowe, o których za chwilę będę mówił, a więc Unia Europejska, NATO, OBWE, OECD i inne organizacje, które również mają wpływ na to, że pracujemy. Ci mądrzy ludzie, którzy wymyślili, nic innego nie można wymyślić jak pokój. Kochani moi, ja jestem żywym przykładem transformacji od 1969 roku razem z generałem Głowienką siedzącym tutaj. Najlepsza wojna jest najgorszą od najgorszego pokoju. Można wygrać wojnę, można ją przegrać, ale straty są po obydwu stronach. Dlatego od razu, panie prezesie, odpowiem na pytanie. Tak, Europa jest przestrzenią bezpieczeństwa. A dlaczego? Postaram się państwu zaraz to zaprezentować. Proszę następny slajd. Pamiętacie, no panie na pewno nie pamiętają, bo jesteście za młode. 1969 rok. Czesław Niemen śpiewa w Opolu. Dziwny jest ten świat, w którym wciąż jest tyle zła. I są tam ludzie, którzy mogą to zło naprawić. To my właśnie tworzymy ten świat. Ten świat jest podzielony, proszę państwa. On jest wielobiegunowy. Ale dzisiaj, jeśli mówimy o pojęciach bezpieczeństwa, musimy rozróżnić bezpieczeństwa narodowe, wspólnotowe, międzynarodowe. I jakie to środowisko bezpieczeństwa dzisiaj jest? Kto je kształtuje? I jakie są systemy, które cywilizują te nasze zachowania w tym świecie dziwnym, w którym jest wciąż tyle zła, ale które chcemy naprawić. Proszę następny slajd. Gdybyśmy tak mówili o tym przestrzeni bezpieczeństwa, widzimy tutaj bezpieczeństwo polityczne, ekonomiczne, socjalne i energetyczne. Oczywiście nie wolno o tym zapominać. Bezpieczeństwo militarne, zewnętrzne, ale również bezpieczeństwo wewnętrzne, napięcia etniczne, religijne i społeczne. Proszę państwa, dzisiaj mamy do czynienia w zasadzie w Europie z napięciami wewnętrznymi, ze społecznym niepokojem. Naruszona została tkanka społeczna państw, które się dobrze rozwijają. Ja, człowiek, który spacerował po ulicach Kabulu, Bagdadu, Sarajewa, widziałem to, co się tam wydarzyło. To było naprawdę. To się nie działo na filmie Rambo, który strzelał z łuku do ruskich śmigłowców. Tam byli zabici, ranni. Tam był ból, przemoc i męczeństwo. A my dzisiaj, wracając do Warszawy, Krakowa, Gdańska, widzimy przepiękne miasta, rozwijające się społeczeństwa. Ale niestety w Grecji, w Hiszpanii, w Bośni nawet dzisiaj została naruszona tkanka społeczna, na której te nasze społeczeństwa się rozwijają. Brak zaufania do liderów, do przywódców. Mimo, że mamy, proszę państwa, świadomość, że żyjemy w niezłym świecie. Nie wiem, czy państwo wiecie, że nasza europejska społeczność, Unia Europejska i państwa, 28 już teraz państw Unii Europejskiej, liczą 450 milionów ludzi. Ale na świecie jest nas 6 miliardów.
7, przepraszam panie prezesie, 7. Z tego 3 miliardy niemal żyje za 2 dolary dziennie. 2 dolary w Indiach, w Chinach, kraju dynamicznie rozwijającym się i w innych państwach. Czyli proszę państwa, idziecie na kolację dzisiaj, jutro, pojutrze, wydając 20, 50, 60 zł, wydaje wam się to drogo. Stać was na to. Stać nas na to. Ale to społeczeństwa, której naruszona została tkanka społeczna, gdzie w Grecji na przykład dawano 13, 14 i 15 pensje. Nagle im odebrano te pensje. Oni uważają, że to jest już niesprawiedliwość społeczna. Nie. To nie jest niesprawiedliwość społeczna. To jest po prostu wyrównanie szans. I dzisiaj, proszę państwa, na tych konfliktach wewnętrznych Europa może nieco stracić. W różnych naukach pojęcie przestrzeni, bezpieczeństwo rozumiane inaczej. Ja myślę, że to tak. Zbiór elementów z pewną dodatkową strukturą, która definiuje zakres czy ramy rozpatrywanych w nich zjawisk. Zjawiska takie, o których właśnie wam państwu powiedziałem, to my tak generalnie mówimy, no cóż nam może grozić? Następny slajd, proszę. Ten dzień zmienił totalnie postrzeganie bezpieczeństwa na świecie. Któż by pomyślał wówczas, że kraj, który nigdy oprócz wojen wewnętrznych, jakim były Stany Zjednoczone, rewolucje wewnątrz, niepodległość, wojna i tak dalej, nagle zostanie uderzony od wewnątrz. Ten właśnie dzień zmienił sposób postrzegania bezpieczeństwa. Wszyscy wiemy, że międzynarodowy terroryzm jest czymś, co grozi każdemu społeczeństwu. Tak, ale my również jesteśmy temu winni. Wczoraj, w Warszawie, jak wiecie, alarm bombowy wywołany tutaj wzdłuż ulicy Chałubińskiego spowodował paraliż niektórych instytucji. Tak, ale musimy mieć tą świadomość, że my, jako ludzie, którzy mają wpływ na pewne procesy, musimy temu zapobiec. Dzisiaj, proszę państwa, Europa jak nigdy jest przestrzenią bezpieczeństwa. Polska, będąc członkiem tak wielu międzynarodowych organizacji, jest bezpieczna. Od 1918 roku, kiedy uzyskaliśmy niepodległość, nie czujemy się bardziej bezpieczni jak dzisiaj. Proszę następny slajd. A dlaczego tak to jest? Dlaczego ja tak twierdzę? Ano dlatego, proszę państwa, że mamy organizacje, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo międzynarodowe i europejskie. Jak widzicie, to jest ONZ zrzeszający 192 członków na 220 zdefiniowanych państw. To OBWE, to NATO, 28 członków państw. To Unia Europejska, również 28 po przyjęciu Chorwacji. To OECD, proszę państwa, i również, jak widzicie, mocarstwa światowe, które nie są już dzisiaj żandarmami, jak kiedyś mówiło, że Stany Zjednoczone czy Ruscy to są żandarmi światowi. Oni już nie są żandarmami. Dzisiaj żadne państwo na świecie nie jest samowystarczalnie obronne. Każdą wojnę można wygrać, ale pytanie jest, no i co dalej? Takie pytanie zastaliśmy w Iraku i w Afganistanie, gdzie Stany Zjednoczone błyskawicznie wygrały jedną i drugą wojnę Zatoki Perskiej i co dalej? Bez współpracy międzynarodowej, bez współpracy organizacji międzynarodowej, które wymuszają cywilizowane zachowania i są platformą do dyskusji, nie możemy rozwiązać żadnego problemu. To jest tak samo jak w domu, proszę państwa. Jak w miłości, którą trzeba podlewać, jak kwiatek. Trzeba żonę zaprosić do kina, do teatru. Po prostu nic nie jest dane na zawsze. To jest, proszę państwa, nasz pokój, nasze bezpieczeństwo. Musimy mieć dialog. No co z tego, że ja się na żonę obrażę, jak nie będę rozmawiał, to ja nie dojdę do konsensusu. Właśnie te właśnie organizacje są polem do dialogu, do uzyskania konsensusu i wymuszają cywilizowane zachowania w przyszłości. Proszę następne. Króciutko na temat każdej z tej organizacji, bo nie chcę zanudzić, tych slajdów jest dużo. NATO. Cóż takiego, co jest to NATO? Co to jest NATO? To transatlantycki wymiar obronności. 28 państw. Dlaczego mówimy transatlantycki? Należy tam 28 państw. Pewnie żona, którą wywołałem, dzwoni. Zadzwonię, kochanie, później. Dziękuję. To dwa państwa. Kanada i Stany Zjednoczone. To właśnie Stany Zjednoczone, kiedy weszły do Europy, tej zrujnowanej Europy w 1945 roku, to plan Marshalla, niestety myśmy tym
planem nie zostali objęci, to plan Marszala spowodował, że Europa na powrót się dźwignęła z tych ruin. Stany Zjednoczone i Kanada to jest ten transatlantycki wymiar obronności. Nawet dzisiaj, muszę Państwu powiedzieć, to NATO, 28 państw, z tego 26 państw europejskich, gdzie byłem w tym NATO, tu siedzący pan pułkownik Krzywda również służył ze mną w tym NATO, gdzie dyskutowaliśmy wiele razy, godzinami o różnych aspektach bezpieczeństwa, to NATO właśnie wymusza cywilizowane zachowania. To Cypr, Grecja i Turcja, przecież oni walczyli ze sobą, byli w stanie wojny w 1952 roku, ale kiedy Turcję i Grecję przyjęto do NATO, ta wojna się zakończyła. Ten dialog się rozpoczął, prawda? Czyli mamy cywilizowane zachowania się. To jest transatlantycki wymiar obronności. I teraz muszę Państwu powiedzieć jedną rzecz. Niestety, to jest bardzo przykra rzecz, bardzo gorzka prawda, dzisiaj 72% nakładów i możliwości natowskich dostarczy jedno państwo. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Niestety. Lotniskowce, broń precyzyjna, tankowanie w powietrzu, amunicja, rozpoznanie powietrzne, rozpoznanie naziemne, uderzenia precyzyjne, to 72% możliwości Stanów Zjednoczonych. Ale kiedy dzisiaj Stany Zjednoczone transferują swoje zainteresowania w stronę Pacyfiku i Azji, my Europejczycy, my państwa europejskie musimy przyjąć większą odpowiedzialność za naszą obronność. Tylko dwa państwa natowskie, trzy, przepraszam, dwa europejskie i trzecie amerykańskie, daje zgodnie z wytycznymi więcej niż 2% swojego GDP, czyli Gross Domestic Product, na obronność. To są oczywiście Stany Zjednoczone, które dają 4%. To jest ironicznie Grecja i Wielka Brytania. My dajemy 1,95% swojego produktu krajowego brutto na obronność. Ale co to znaczy? Te 1,95 to jest 39 miliardów złotych, to jest cirka 13 miliardów dolarów. Ale jest kotwica, którą musimy spełnić, to jest 25% z tego musi iść na modernizację i zakupy. Czyli 10 miliardów złotych rocznie musi pójść na zakupy. Daje to w długiej perspektywie jakąś możliwość realizacji naszych planów. Bo proszę Państwa, inwestycja w obronność to jest inwestycje w nasze bezpieczeństwo. Daj Bóg, żeby nic się nie stało i nie stanie się w ciągu następnych 30 lat, jeśli chodzi o konflikt konwencjonalny. Ale niemniej jednak musimy tutaj inwestować. Unia Europejska. Wspólnotowe mechanizmy współpracy, o których mówiłem przed chwilą. Za chwilę szerzej o tym powiem. OBWE. W zasadzie to jest regionalna współpraca, kooperacja, wymuszanie demokratycznych zachowań i OECD z siedzibą w Paryżu to jest w zasadzie organizacja na rzecz rozwoju i demokracji. Następny slajd proszę. Aby mówić o tym wszystkim, czy my jesteśmy bezpieczni, postarałem się tutaj w tym katalogu wyszczególnić wszystkie te wyzwania, które nam grożą. Państwo siedzący tutaj są ekspertami. Pewnie dodacie do tego jeszcze wiele, wiele innych rzeczy. Natomiast wszyscy analitycy, wszyscy wizjonerzy, tacy jak Brzeziński, Fukuyama, Friedman, chociaż Friedman, nie wiem, kto z Państwa czytał następne 100 lat. Pani czytała? On był naprawdę na haju albo się naćpał. Bardzo fajnie napisał o Polsce, tak a propos. Wszyscy zgadzają się, wypadkową ich wszystkich analiz jest katalog tych zagrożeń. A więc międzynarodowy terroryzm, do tego / cyberterroryzm. Każdy następny konflikt, jeśli on będzie miał miejsce, zbrojny czy nie, rozpocznie się od wojny w przestrzeni cybernetycznej. To jestem tego pewien. Nawet wczoraj zaatakowali moje konto. Wyobraźcie sobie, że nie mogą normalnie wybrać pieniędzy. To jest terroryzm, panie prezesie. To jest terroryzm, to jest cyberterroryzm. Po prostu do konta nie miałem dostępu. Rozprzestrzenianie się broni masowego rażenia, o którym tak dużo mówimy. Iran, Korea Północna. Masowe i nielegalne migracje. Proszę Państwa, dlaczego my jesteśmy tak zainteresowani tym, żeby nasi sąsiedzi za płotem, ten big beer, tam behind the wall, a więc Rosja, Ukraina, Białoruś, żeby oni byli stabilni. To jest nasz najbardziej żywotny interes. Kochani,
Gdyby się coś wydarzyło w Rosji, przykładowo wojna domowa, to jak myślicie, gdzie oni by uciekali, ci wszyscy ludzie? Do Kazachstanu? Do Chin? Nie. Do Europy Zachodniej lub Północnej, przez nasze terytorium. Mogłoby to zdestabilizować kompletnie nasz system bezpieczeństwa. Ja byłem, obserwowałem te zdarzenia w Bośni i Hercegowinie, w Macedonii, w Chorwacji, w Niemczech. Także, proszę Państwa, masowe nielegalne migracje, z tym się dzisiaj stykają państwa południowej Europy. Hiszpania, Włochy, Francja, gdzie nielegalni emigranci z Afryki Północnej starają się przedrzeć do bezpiecznej Europy. Napięcie na tle religijnym i etnicznym. Na szczęście 95% naszego społeczeństwa wyznaje katolicyzm. Natomiast w państwach europejskich, w Belgii, kto z Państwa był, we Francji, w Wielkiej Brytanii, ci ludzie, którzy już tam się urodzili, będąc z rodzin muzułmańskich, dzisiaj tworzą nową jakby subkulturę, subelitę. Wiecie, że dzisiaj mamy w Syrii około 30 tysięcy bojowników, konwertytów, którzy przeszli z powrotem na islam i oni, będąc obywatelami francuskimi, belgijskimi, brytyjskimi, walczą w imię dżihadu. Ci ludzie kiedyś wrócą. Ci ludzie kiedyś wrócą. To będzie problem tychże społeczeństw. I na szczęście dzisiaj ta wspólnota międzynarodowa, ten trybunał, policja, międzynarodowe instytucje monitorują ten proces. Międzynarodowa przestępczość, no nie będę o tym mówił, naturalne katastrofy, na szczęście ich nie mamy, nie mamy trzęsienia ziemi, nie mamy tsunami, no oprócz różnych tak tsunami politycznych, ale o tym nie będę mówił. Ubożałe społeczeństwa i upadłe państwa. Proszę Państwa, ta tkanka społeczna, o której mówiłem, została w Europie naruszona, niestety. Została naruszona. Brakuje nam tak zwanego leadershipu w pewnych momentach. To, co się stało w Grecji przez ostatnie 3 lata, to jest właśnie najlepszym przykładem tego właśnie społeczeństwa, które jest i tak bogatsze od nas, ale nagle odjęto im coś, co uważają, że stało się wielką krzywdą dla nich. I to jest właśnie, a już mówiąc o naprawdę zubożałym społeczeństwie, to jest Somalia, to jest Darfur, to jest Afryka Środkowa, to jest Pakistan, to są Indie, gdzie ludzie żyją, gdzie 3 miliardy ludzi niemal na świecie żyje za $2 dziennie. Proszę Państwa, to jest po prostu rzecz, na którą musimy zwrócić uwagę. Dostęp do źródeł energii. No to jest truizm, gdybym wam powiedział, ale Europa jest właśnie takim przykładem, kochani, że jesteśmy kontynentem, w którym żyje, jak powiedziałem, 450 milionów ludzi. Wytwarzamy 25% światowego PKB. Najwięcej. Stany Zjednoczone 24. Azja 23. Mamy 20% obrotu handlowego światowego. Wytwarzamy 35 bilionów euro rocznie dochodu, ale jednocześnie jesteśmy kontynentem, który w 50% sprowadza surowce energetyczne do rozwoju. Ceny surowców, ceny ropy i gazu w Europie są najwyższe na świecie. Sprowadzamy je z Afryki Północnej, z Rosji i z Bliskiego Wschodu. My, Europejczycy, jesteśmy pod tym względem idealistami. Jak tu patrzę na panie, oczywiście naturalny klimat, environment, tu ochrona, brak emisji CO2 w atmosferę. Proszę Państwa, Amerykanie nie podpisali żadnych porozumień. Są bardzo pragmatyczni. I dzisiaj, po 15 latach tej wielkiej dyskusji odnośnie emisji CO2, Ameryka emituje mniej CO2 w atmosferę niż Europa idealistyczna. A wiecie dlaczego? Ano dlatego, że bez dyskusji zaczęli wydobywać gaz ziemny. Ten gaz ziemny w sposób przemysłowy, zagospodarowany, użyli do napędu elektrowni swoich. A elektrownia gazowa jest najbardziej ekologiczna. Następnie rozwinęli przemysł jądrowy. Najwięcej elektrowni atomowych jest w Stanach Zjednoczonych i we Francji, jak wiecie. Następnie zużyto bardzo dużo elektrowni wodnych, znaczy uruchomionych wodnych i wiatrowych w Stanach i w Kanadzie. I ci Amerykanie, którzy nie podpisali żadnych idealistycznych tam porozumień w Kioto i tak dalej, dzisiaj mniej CO2 produkują powietrze niż my, Europejczycy, idealistyczni. My się dzisiaj w Polsce nie możemy dogadać, na szczęście myślę, że to przejdzie.
Unia Europejska po raz pierwszy oficjalnie na Komisji Europejskiej zaczęła mówić o tym, że wydobycie gazu ziemnego nie narusza gazu łupkowego, nie narusza ekologii. Ja jestem żywym przykładem tego, proszę Państwa, 3 lata spędziłem w Stanach Zjednoczonych. Pierwszy rachunek, który jako odbiorca, jako użytkownik prywatny zapłaciłem za mój gaz w domu, gdzie miałem klimę 500 metrów tam powierzchni, zapłaciłem $450. Ostatni rachunek po 3 latach zapłaciłem $150. Czyli spójrzcie, jak to prywatny użytkownik, jak to zeszło na dół. Te ceny gazu, one zmienią i energię, dostęp do źródeł energii zmieni całkowicie geopolitycznie wizję świata. Zapamiętajcie sobie za 10 lat moje słowa od dzisiaj, że potęgi te na Bliskim Wschodzie, te wszystkie kraje Zatoki Perskiej, ta Rosja, to wszystko, która stoi tylko na zasobach naturalnych, na gazie i na ropie, się totalnie zmieni. Jeśli my jako Europa dojdziemy do wniosku, że nasze podejście ma być pragmatyczne, a nie idealistyczne. Następny slajd, proszę. Wszystko, proszę Państwa, zależy od wodzów, od leadershipu, od przywódców. Tu, jak widzicie Państwo na tym slajdzie, od naszego króla Sobieskiego przez marszałka Piłsudskiego, przez moją ulubioną postać historyczną Pattona, prawda, Eisenhowera, twórcę Unii Europejskiej, jak również marszala. Marszał, który stworzył ten plan dla Europy. Wszystko zaczyna się i kończy na przywództwie. Musimy mieć jasną wizję tego, co chcemy zrobić. Oczywiście czasami liderzy podejmują decyzje niepopularne, ale long term, czyli dłuższa wizja jest bardziej opłacalna dla pokoleń następnych, naszych dzieci, naszych wnuków. I to, któż by przewidział, że generał Marshall, który był kiedyś szefem połączonych sztabów i nigdy nie był na wojnie, nigdy, on nigdy nie uczestniczył w działaniach bojowych, ale miał wizję tego, jak można Europę z powrotem scalić, jak można ją dźwignąć w nogi. Dlaczego bezpieczna Europa to bezpieczna Ameryka? Właśnie ten człowiek, a Eisenhower, tu siedzący po lewej stronie, ten łysy gość taki, ja może też taki będę. Czy wiecie o tym, że on stworzył program budowy dróg i autostrad Stanów Zjednoczonych? Stany Zjednoczone, kiedy weszły do wojny w roku 1942, miały tylko 800 kilometrów autostrad. Kiedy Eisenhower został dowódcą połączonych sił w Europie w 1944 roku, na inwazja na Normandię, D-Day, prawda? Kiedy on zobaczył, jak te olbrzymie ilości zaopatrzenia armii połączonych z portu z Antwerpii i innych szły w głąb Europy, to paliwo, amunicja, jedzenie, whisky i te inne, papier toaletowy nawet też. I to wszystko było dostarczane poprzez znakomity system dróg i autostrad zbudowany przez Niemcy i Włochy. I on doszedł do wniosku, kiedy został prezydentem Stanów Zjednoczonych, że należy zbudować taki system dróg i autostrad rokadowych, które wyprowadzą z dużych miast jak Chicago, Nowy Jork, Waszyngton, Detroit, wyprowadzą ludzi na wypadek uderzenia jądrowego, bo to zimna wojna oczywiście, jak pamiętacie, była wtedy. I on po prostu wykwaterował wszystkich ludzi z tych okolic dużych miast, budując te wszystkie drogi rokadowe plus te obwodnice dookoła olbrzymich miast. To on właśnie czerpał z tego jako dowódca. To było chyba jedno z największych osiągnięć jako prezydenta. Następny slajd, proszę. Nie chciałbym Państwa tutaj przestraszyć, ale to, co ja widzę i to jest taka moja ocena, wyzwanie cywilizacyjne XXI wieku. Kochani, globalizacja, ona niesie ze sobą i dobre, i złe skutki. Ja uważam, że więcej jest dobrych. Kryzysy ekonomiczne, które falowo idą, jak widzicie, raz tak, raz inaczej. Dzisiaj mamy ten kryzys bardziej spowodowany sprawami fiskalnymi, bankowymi. Zauważcie, że państwa, które mają rozwinięte przemysły, których działalność była oparta na industrializacji, nie na bankach, nie na usługach, przeżyły ten kryzys lepiej. Wielka Brytania, Austria, Szwecja, Polska. Zauważyliście to? A państwa, które miały tylko usługi i bankowości, poszły po prostu w dół. Społeczeństwo informacyjne albo informatyczne. To, co jak to państwo widzicie, tam zdjęcia robicie, czytacie, tu wszystko, patrzycie na te
dostęp do tego. Ale kto to może mieć ten dostęp? Społeczeństwo uczące się, społeczeństwo adaptujące się do zmieniających się sytuacji. Ja przygotowując ten Państwa wykład, jakiegoś slajdu nie potrafiłem rzucić, zapytałem się mojej wnuczki, która ma 12 lat. Słuchaj Weroniczka, powiedz mi, ona jest najlepszym ekspertem, jak ten slajd zrobić. Te dzieci tak szybko się adaptują, tak błyskawicznie to wszystko kumają językiem normalnym. Także proszę Państwa, zachęcam bez względu na nasz wiek do tego, abyśmy byli społeczeństwem informatycznym, żebyśmy się uczyli. Teleedukacja, organizacja ucząca się. Ubadzanie się społeczeństw, oczywiście nowa przestrzeń bezpieczeństwa, czyli zagrożenie terroryzmem, cyberterroryzm, bezpieczeństwo informacyjne, dostęp do krytycznych źródeł informacji i ochrona naszych informacji. Dostęp do źródeł energii, oczywiście wyzwania klimatyczne, ocieplenie, o tym mówiłem. Następny slajd, proszę. Nie chcę Państwa przestraszyć przed... Bardzo proszę. Halo? Nie chcę Państwa przestraszyć przed kolacją. Ja to tak oceniam. No niestety tak to jest, no. Nie będę o tym opowiadał. Jaką ocenę zagrożeń? Mam nadzieję, że tradycyjne skutki, czyli powietrzny atak lądowy i morski, konwencjonalny, nuklearny, na razie nam nie grozi. Niemniej jednak nie możemy wykluczyć tego, że jakiś szaleniec odpali coś takiego, co może mieć nieprzewidywalne skutki. Oglądaliśmy różne filmy, prawda? Oglądaliśmy filmy, które spowodowały realne działania. I to się naprawdę może wydarzyć. Następne. Parę słów, proszę Państwa, o tych organizacjach, o których mówiłem. NATO, OBWE, Unia Europejska. Czym jest NATO? Kto z Państwa powie mi taką krótką definicję, co to jest NATO? NATO, nam to NATO, prawda? NATO to jest tak, North Atlantic Treaty Organization albo No Action Talk Only. Nieprawda, proszę Państwa. NATO jest międzynarodową organizacją polityczno-wojskową z naciskiem na polityczną. Istnieje od 1949. Istnieje. I wiele mnie tutaj osób pytało, tak, tą prezes, po co nam to NATO jest? A ja mówię tak, NATO jest pasmem sukcesów. To, że od 1949 roku nie mamy wojny w Europie, oprócz konfliktu na Bałkanach, to jest właśnie zasługą albo osiągnięciem natowskim. 1949, proszę Państwa, powiało grozą, zimna wojna, Fulton, przemówienia Churchilla. Ruskie armie okupują Europę Wschodnią. Nagle, proszę Państwa, przywódcy 12 państw powołują organizację do życia bez Niemiec, które są podzielone, zrujnowane na dwie części. 12 państw. To jest sojusz polityczno-wojskowy, w którym fundamentem istnienia był artykuł 5. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Tak jakby tam D'Artagnan i tak dalej. To jest artykuł 5. Proszę dalej. I proszę zobaczyć, jak to NATO ewoluowało, jaki jest jakaś historia tego sukcesu. Spójrzcie. 52. Grecja i Turcja. Kraje, które walczyły ze sobą o Cypr. Wojna się zakończyła. Hiszpania, Czechy, Polska. Sukces nasz. 99 rok. Będziemy mieli niedługo 15-lecie wejścia do NATO. Miałem przyjemność być pierwszym polskim generałem, który służył wówczas NATO jako szef Zarządu Szkolenia Bojowego i Ćwiczeń. Bułgaria, Estonia i tak dalej. Albania i Chorwacja. Po cóż nam ta Albania, ktoś by zapytał, prawda? Po cóż? Z ich 1,95 PKB, który jest ich PKB w stosunku do PKB na przykład Niemiec. Potrzebna nam jest przestrzeń bezpieczeństwa. One poszerzają tą europejską przestrzeń bezpieczeństwa. Wymuszają cywilizowane zachowania. To jest jedyny muzułmański kraj w Europie tak naprawdę. Pełni muzułmański, ale nie arabski, tylko muzułmański, wyznający islam. Jedziemy dalej. I proszę Państwa, króciutko na temat tego NATO. Władze narodowe, które, bo mówię, że to jest sojusz polityczny, polityczno-wojskowy, czyli przywódcy państw go powołali do życia. I oni deklarują, bo to jest tak w małżeństwie, są prawa i obowiązki. Jak mi żona mówi, żebym śmieci wyniósł, to wynoszę. Ale jak mówię, żeby zrobiła mi się na nie, to ona mi robi to się na ko. Więc to samo, prawa i obowiązki. Proszę Państwa, sekretarz generalny wybierany co 4 lub 5 lat. Dzisiaj jest to Fogh Rasmussen, świetny przywódca europejski, który był w Danii, jak wiecie, proszę Państwa, co drugi nazywa się Rasmussen. On był 5-letnim premierem Danii. On między innymi negocjował z premierem Millerem wejście Polski do Unii Europejskiej. Sekretarz międzynarodowy,
Następnie mamy Radę Północnoatlantycką. Co to jest Rada? To jest NAC, North Atlantic Council. To są ambasadorowie wyznaczani przez Ministerstwa Spraw Zagranicznych państw członkowskich, którzy na co dzień siedzą dookoła tego stołu 28 tam, nudnego czasami, frustrującego. Pamiętasz, Tadziu, jak spałeś nieraz tam z tyłu? Tak? I tam się uzyskuje konsensus w rozmowach i w decyzjach. Następnie mamy Komitet Planowania Obronnego i Grupę Planowania Nuklearnego. My nigdy nie mieliśmy broni jądrowej ani atomowej, ale mamy do niej dostęp. To są środki odstraszania. I podlega komitety, między innymi Komitet Wojskowy, gdzie byłem szefem komitetu, byłem członkiem Komitetu Wojskowego. Następny slajd, proszę. To jest właśnie Fogg Rasmussen, kiedy żegnał mnie, odchodząc, kiedy odchodziłem ze stanowiska szefa naszego przedstawicielstwa wojskowego do Stanów Zjednoczonych. Następny slajd, proszę. Proszę Państwa, co to NATO robi? Koncepcja strategiczna NATO mówi o trzech zasadniczych zadaniach. I ona została zdefiniowana. Ta koncepcja się zmienia. Od 1949 roku ona miała różne tam wahania, ale aktualna, przyjęta w Lizbonie w 2010 roku, mówi o trzech zasadniczych zadaniach. Obrona kolektywna, ochrona wolności i bezpieczeństwa wszystkich członków, zarządzanie kryzysowe i współpraca obronna. Współpraca obronna ze wszystkimi. Ale najważniejszą sprawą jest artykuł 5. Musimy wrócić do tego, że artykuł 5 mówi o tym, że w razie napaści na jednego z członków NATO, wszyscy inni muszą, nie chcą, muszą oddać swoje siły w ramach planów obronnych do tego, aby wejść do akcji, aby ochronić tego kogoś. Następny, proszę. I tutaj mamy skatalogowane w tej koncepcji następujące zadania. Kolektywna obrona, artykuł 5. Operacje kryzysowe, czyli zapobiegać temu, co może się wydarzyć. Nie zawsze nam się udaje, ale na terenie europejskim. Pamiętajmy, że NATO jest North Atlantic Council. Nasze terytorium bronimy, ale czasami wychodzimy za terytorium. Zaraz powiem dlaczego. Efektywne możliwości wojskowe, katalog wszystkich tych możliwości, bo jeśli mamy wykonać te zadania, musimy mieć możliwości do ich wykonania, więc musimy mieć zdolności do uderzeń precyzyjnych. Przede wszystkim, przepraszam, musimy mieć zdolności do podjęcia decyzji. Musimy uzyskać konsensus. 28 państw, interesy Niemiec, Islandii, Belgii, Holandii, Polski czasami się różnią, ale ocena zagrożeń jest wspólna, określona co 2 lata. Efektywne plany wariantowe. Ktoś mnie kiedyś zapytał, proszę pana, panie generale, czy my mamy jakieś plany tam obrony naszej ojczyzny? Odpowiadam, tak, mamy, ale ja nawet przestałem, muszę panią powiedzieć, przez sen mówić, żeby moja żona nie słyszała, co ja mówię, bo jak Rusy złapią, żeby nie przesłuchali. Mamy takie plany, ja pracowałem przy tych planach, między innymi. Mamy takie plany, każdy kraj ma swoje plany ewentualnościowe, one są zamknięte głęboko w sejfie i te plany są uruchamiane w zależności od potrzeby. O tym nie możemy mówić. Rola dowództw regionalnych, o tym za chwilę. Infrastruktura obronna. Proszę Państwa, jeśli mamy się rozwinąć na danym kierunku, przykładowo, na Hiszpanów napadli, no nie wiem, Marokańczycy, to musimy mieć bazy paliwowe, porty morskie, lotniska. Jeśli u nas, w Polsce, no ja posłuszę się Polską, przez cały ten system rozpoznania tych radarów, które mamy wzdłuż wschodniej granicy, te lotniska nasze, Powic, Malbork, inne, te bazy morskie, te stacje paliwowe, o których nie powiem, czemu to służy? Jak się rozwiną tu wojska natowskie, to one nie będą się tankowały na stacjach benzynowych Lotosu czy innego, prawda? Tylko muszą mieć zaopatrzenie. To jest właśnie ta infrastruktura obronna. Partnerstwo regionalne i globalne. Dochodzę właśnie do tego, o czym za chwilę chciałem mówić. Dlaczego NATO wyszło poza obszar europejski? Dlaczego NATO jest w Afganistanie, było w Bośni, było w Iraku? Proszę Państwa, chronimy interesy swoje z dala od swoich granic, jeśli jest to w interesie naszych państw. Ale nie możemy tego robić, NATO nie może robić wszystkiego i wszędzie. Musi mieć partnerów, partnerzy globalni. A o partnera za chwilę będę mówił. Cyberobrona. Cyberobrona jest to jedna z takich precondition, która została przyjęta w tej chwili w tych zdolnościach, które musimy uzyskać. Do tego tam takie chytre skróty. TMD, to jest Theater Missile Defense, czyli obrona balistyczna państw natowskich całej Europy w ramach systemów. CFI, Connected Forces Initiative, czyli siły połączone, o czym tak pan
szef BBN-u Koziej, profesor, mówi połączoność, wspólność i tak dalej. Chodzi o to, że proszę państwa, dowodząc dywizją wielonarodową Iraku, miałem 23 narodowości. Moje stanowisko dowodzenia miałem w Babilonie. I to była wieża Babel, po prostu wieża Babel, common lingua, czyli wspólny język, to była właśnie angielski. To jest CFI, Connected Forces Initiative. Co to jest interoperability, czyli interoperacyjność? Ona ma trzy stopnie. Pierwsze to jest język. Po prostu trzeba się zrozumieć. Drugie to są wspólne procedury. Będąc na pokładzie śmigłowca, lecąc nad Nadżafem, mówiąc do mojego operatora, który był w Bagdadzie, który miał wysłać samolot bezzałogowy do uderzenia, mówiłem tym samym językiem, nadałem mu te same koordynaty. To są procedury. I trzecim stopniem tej interoperacyjności jest technologia. Czyli mój śmigłowiec polski Sokół, jak wylądował w bazie w Nadżafie hiszpańskiej, przyjechał samochód tankujący paliwo i jego wlew, tankował mój śmigłowiec, pasował do tej dziury śmigłowcu. To jest właśnie technologia. Dołączenie się do systemów łączności, dołączenie się do systemów amunicyjnych i innych. Chociaż muszę państwu powiedzieć, że ja mam piękną żonę, naprawdę, to jest Byszek na moją żonę. 40 lat jesteśmy małżeństwem. Ona jest Polką, ja jestem Polakiem. Ona do mnie mówi po polsku, czasami jej nie rozumiem. Naprawdę. To jest niewiarygodne, panie profesorze, naprawdę. Czyli to mówimy o tym CFI, to jest Connected Forces Initiative. Tak. Następnie SD. SD to nie jest Służba Bezpieczeństwa, to jest Smart Defense. Czyli to jest kolejna inicjatywa, którą NATO podjęło, widzę, że panie to rozbawiło. Proszę nie cytować mnie tutaj, bardzo proszę. Smart Defense. Polska, 100-tysięczna armia, 48 samolotów bojowych, F-16 i tak dalej. Czy nam jest potrzebny tankowiec do tankowania w powietrzu? No nie, no po co? Nie stać na cysternę tankującą, ale musimy mieć takie zdolności, żeby nasi piloci, jak polecą na przykład przez Atlantyk albo do Hiszpanii, braknie im paliwa, ale nie muszą lądować, więc muszą mieć zdolność tankowania. Więc mamy 14 samolotów tankujących w ramach NATO. My płacimy wspólną składkę. My się do nich dołączamy, ćwiczymy i tak dalej. AWACS, ten Air Warning System, z tym olbrzymim takim talerzem, który może 60 celi śledzić na odległość 400 kilometrów. Jesteśmy w tym systemie. Czy nam są potrzebne olbrzymie samoloty C-17 transportowe? No na co nam? No niepotrzebne są, ale mamy do nich dostęp, gdyby trzeba było. Więc to jest właśnie ta Smart Defense. Teraz Joint ISR, to jest taki system rozpoznania wywiadu, śledzenia celów. To jest inicjatywa wspólna. No i AGS, Allied Ground Surveillance System. Czyli to są Global Hawk, to jest taki bezzałogowy samolot, który może się trzymać przez tam 4 doby w powietrzu. Mamy takich 6. Z bazą Psigonelli. My jesteśmy w tym programie. My, Polska. To jest właśnie, to są inicjatywy tego właśnie Smart Defense. Jedziemy dalej. I proszę państwa, podstawowa rola artykułu 5, ona tu została zdefiniowana. Tu pisze, to jest papier podpisany przez przywódców państw. On jest odświeżony i jest aktualny. My jako Polska chcemy i zawsze chcieliśmy, aby było automatyczne uruchomienie procedury w razie napadu na jakieś państwo. Czy to jest tak? Jeszcze do końca nie wiemy, ale chyba tak. Następny slajd. Mówiłem, że NATO jest strukturą wojskową, ale jest również polityczną, ale jest również wojskową. Władze narodowe, Komitet Wojskowy, Międzynarodowy Sztab Wojskowy i tak dalej. I dwa dowództwa strategiczne. Jedno do spraw operacji, drugie do spraw transformacji. Ja akurat miałem być przyjemność, jak pan prezes tu wspomniał, zastępcą dowódcy NATO do spraw transformacji. A cóż to takiego jest ta transformacja? Ktoś by się zapytał. A no to jest coś takiego, proszę państwa, co dzisiaj jest fajnie, ładnie wygląda, ale za 5 lat już może być inaczej. Kto by jeszcze 10 lat temu powiedział, że bezzałogowe samoloty scenowane z Langley czy z Las Vegas będą uderzały w cele w Pakistanie? Kto by przewidział, że okręty podwodne mogą być bez załogi? Kto by przewidział, że mogą na lotniskowcach lądować i startować samoloty bezzałogowe? To coś dzisiaj, co nam się wydaje normalne, to jeszcze 10 lat temu nikt o tym nie mówił. Proszę następne. Są dwa dowództwa strategiczne. Jedno do spraw operacji, czyli ten Supreme Allied Command
in Europe, generał Breedlove. Jego następca jest generał Sir Sheriff. Aha, bo tak dla ciekawości, proszę Państwa, muszę powiedzieć, że w Wielkiej Brytanii każdy generał czy admirał, który jest czterogwiazdkowy, otrzymuje tytuł sera, a jego żona lady. To nie przechodzi na dzieci, ale to jest tak. Czego nie domagamy się, panie prezesie, chociaż mogłoby tak i u nas też być. I do spraw transformacji, czyli Supreme Allied Command Transformation. Dowódcą jest generał Palomeros. Ja do niedawno byłem zastępcą w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego akurat w Stanach Zjednoczonych? Ktoś by zadał pytanie, dlaczego te dwa dowództwa nie mieszczą się w Europie? Proszę Państwa, to jest rezultat zimnej wojny. Kiedy dowództwa natowskie doszły do wniosku, że Rosjanie mają możliwości zniszczenia uderzeniami nuklearnymi dowództwa w Europie, więc Amerykanie mówią, to my przeniesiemy to dowództwo tam i my będziemy stamtąd dowodzili tą operacją. I to było całkiem dobrze, a zimna wojna się skończyła. To mówią, no to co, przenosimy to dowództwo z powrotem. A nagle ktoś wymyślił, nie, my będziemy myśleli, my jesteśmy od myślenia, od transformacji, od przekształcenia. I tak to zostało. Idziemy dalej. Jak tu widzicie, proszę Państwa, NATO HQ w Brukseli, dowództwo, dwa dowództwa ACO Allied Command Operation w Mons, Allied Command Transformation w Norfolk i teraz proszę zobaczyć tutaj Joint Force Command Brunsum, kierunek, jakbyśmy Europę podzielili na dwie części, do Alp i od Alp. Ten właśnie Brunsum dowodzi operacją, gdyby się taka zdarzyła tutaj na północy. A ten Joint Force Command Neapol to jest właśnie na południu. Kto był z Państwa w Neapolu? Bałagan tam strasznie jest. Muszę Państwu powiedzieć, że nikt nie przestrzega czerwonych, zielonych świateł, to po prostu dramat. Horror niż chodzi. No i te dowództwa mają jeszcze komponenty lądowe, morskie i powietrzne. Jeden się mieści w Northwood w Wielkiej Brytanii, drugi się mieści w Izmirze lądowy i trzeci w Ramstein, który jest odpowiedzialny również za ten Ballistic Missile Defense, czyli połączenie systemu systemów. Każde państwo ma coś. Niemcy mają swoje patrioty, Holendrzy mają tam inne rakiety, Francuzi mają. My mamy też swój system, ale chodzi o to, żeby zrobić system systemów, którym ktoś tym będzie dowodził. Ten właśnie Ramstein, to jest wrzut, przepraszam panie prezesie, użyję na dupie ruskich, właśnie, bo tam będzie system dowodzenia tego Theater Missile Defense. No i mamy jeszcze swoje dowództwa, które zarządzają przestrzenią powietrzną, tak zwane Operation Control Center. Następny, proszę. Co jest takiego w tym NATO i co tworzy tą przestrzeń europejską bezpieczeństwa? Jeśli ja kogoś ostrzegam, że słuchaj, ja jestem bardzo pokojowo nastawiony, ale mogę ci przyłożyć, wiesz? Lepiej za mną nie zaczynaj. Czyli musimy mieć środki odstraszania. To się nazywa deterrence, czyli mamy odstraszanie nuklearne i konwencjonalne. Te 450 milionów ludzi, 28 państw europejskich, ma armię ponad 4,5 miliona. Ale mamy środki, które możemy zmobilizować błyskawicznie, ale mamy również odstraszanie nuklearne. I wszyscy ewentualni nasi przeciwnicy wiedzą, że możemy to użyć. A państwa, które mają środki nuklearne, które oddały je do dyspozycji NATO, to Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja. I jest tak zwana triada. To jest środki powietrzne, lądowe i podwodne. Idziemy dalej. Teraz mówimy o siłach odpowiedzi NATO. To są siły konwencjonalne, zdolne do reagowania w każdej sytuacji błyskawicznie, trenowane i przygotowane do tego, są połączone siły. I każde państwo, bo nie mam armii natowskiej, tak samo jak nie mam armii europejskiej, to my, państwa tworzące sojusz, oddajemy siły, ale mamy stały system dowodzenia, który widzieliście i te siły są trenowane. Na przykład ostatnie ćwiczenie Steadfast Jazz odbyło się w listopadzie tego roku w Polsce. Następnie. Operacje i misje, które NATO ostatnio prowadziło, jak Państwo widzicie, to jest wszystko chyba znane. Idziemy dalej. Relacje transatlantyckie. To jest bardzo istotne. Musimy o tym powiedzieć. Stany Zjednoczone, Ameryki Północnej dwukrotnie wchodziły do Europy. Dwukrotnie sprowadziły swoich ludzi, stracili ludzi, ponieważ uważały, że Europa jest strategicznym partnerem Ameryki i zawsze nim zostanie. Niemniej jednak interesy żywotne strategiczne Stanów Zjednoczonych przesunęły się do Azji teraz. Stany Zjednoczone wiedzą, że Europa będzie stabilna, ale wymagają również od nas,
tego, żebyśmy wzięli większy ciężar odpowiedzialności za bezpieczeństwo europejskie. Kanada, również bardzo silny członek NATO, uczestniczący we wszystkich operacjach, ma takie same zdanie. Przywódcy europejscy, a ostatnio pani premier, pani minister obrony narodowej Ursula von der Leyen, niemiecka, na konferencji w Monachium, w której uczestniczyłem, powiedziała, że Europa i my, Niemcy, musimy być przygotowani do tego, aby wziąć większą odpowiedzialność za nasze bezpieczeństwo. To jest zrozumiałe. Ale muszę państwa zapewnić, że gdyby cokolwiek się działo złego, to Stany zawsze są gotowe wejść do Europy na powrót i nam pomóc. I muszę państwu powiedzieć, że ten układ stowarzyszeniowy Europa, Ameryka, który, Unia Europejska, Ameryka, który zostanie wkrótce podpisany, mam nadzieję, spowoduje to, że Unia Europejsko-Amerykańska będzie pierwszą siłą na świecie zdolną przeciwstawić się Chinom i Azji. Następny slajd, proszę. Gdyby, mówiąc o, proszę państwa, o dyplomacji, o miękkich środkach, o cooperative security, o dyskusjach, o wymianie dyplomacji, gdyby to wszystko zawiodło, prezydent, każdy z prezydentów Stanów Zjednoczonych pyta się, jak się kryzys zaczyna, przepraszam, gdzie jest mój zespół lotniskowców? To jest właśnie USS Roosevelt na misji bojowej. Ja służyłem w Norfolk, w stanie Virginia, gdzie 6 lotniskowców stacjonowało. Zespół lotniskowców składa się z lotniskowca, 2 okrętów podwodnych z napędem atomowym, z niszczyciela rakietowego, który strzela do tych rakiet nadlatujących, z okrętu zaopatrzeniowego i z okrętu paliwowego. Rejs bojowy trwa 6 miesięcy. Kosztuje podatników amerykańskich 550 milionów dolarów. Przejście przez kanał Suezki, panie prezesie, to jest niewiarygodne, od jednego okrętu bojowego 100 tysięcy dolarów in cash. W kasie, trzeba gotówką płacić. Przez kanał Suezki. No tak to wygląda. Ale to właśnie to są te twarde elementy naszego bezpieczeństwa. Przechodzimy do miękkich. Proszę następny slajd. Proszę państwa, współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa wymaga partnerów, tak jak powiedziałem. Mamy partnerów globalnych. Mamy kilka formatów. Jak widzimy, kraje partnerstwa dla pokoju, ten zwany PFP, Partnership for Peace, 22 kraje. Mamy kraje natowskie 28, które są tego. Mamy kraje inicjatywy stambulskiej, to są Zatoka Perska. Mamy w końcu kraje dialogu śródziemnomorskiego od Algierii, Maroka, Mauretanii, Egiptu, Izraela również. Ale mamy również tak zwane partnerstwo wokół globu, Partnership Around the Globe, do którego należą, państwo by się nie przypuszczali, Japonia, Korea Południowa, Australia i Nowa Zelandia. Ale ktoś powie, Izrael jest w ramach tego dialogu śródziemnomorskiego. Tutaj siedzący pan pułkownik Krzywda, dyplomata obecny, może powiedzieć, kiedy w tym EAPC, European Atlantic Partnership Coordination, to siedzi 56 narodowości. I ci ludzie dyskutują. Siedzi Arabia Saudyjska, Kuwejt z Izraelem. I oni mogą wymieniać przy tym stole, mogą wymieniać swoje poglądy, mogą się zgadzać lub nie zgadzać, ale w sposób cywilizowany to się wszystko odbywa. Dlatego robimy to w taki sposób partnerski. Następny slajd, proszę. No i tu są właśnie nie tylko kraje. Widzę, że pan się tu uśmiecha, że pan nie wierzy w to. Proszę pana, dialog to jest podstawa współistnienia. Ale również to NATO i Unia Europejska współdziała z innymi organizacjami. Bo to nie tylko państwa. Mamy również specjalny format. Mamy format NATO-Rosja, NATO-Gruzja, NATO-Ukraina. Polityka, jak powiedział to Churchill, którego cytuję drugi raz, to nie jest wspólnota przyjaźni, to jest wspólnota interesów. Czy my mamy z ruskimi jakieś interesy wspólne? Oczywiście, że tak. Search and rescue, czyli poszukiwania, kontrterroryzm, kontrabanda, ochrona ich granic. To, że w Afganistanie jest 43 państwa natowskie, to Rosjanie się cieszą, ponieważ my ochraniamy im 1500 kilometrów granicy południowo-wschodniej. Przed tym separatyzmem, który tam będzie i religijnymi napięciami, które tam pójdzie do nich później. Przed narkotykami, które idą szeroką ławą do nich. Mamy wspólny interes? Mamy. Ale mamy również niezgodę.
Na przykład Rosjanie nie zgadzają się na teatr, antyrakietową tarczę. Rosjanie się nie zgadzają na rozmieszczenie baz wokół ich terytorium. Ale ja bardzo przepraszam. Mnie nie przeszkadza to, że Rosjanie w Kaliningradzie rozmieścili sobie tam bazę rakietową. To jest ich terytorium. Tak jak im nie powinno przeszkadzać, że my w Braniewie sobie rozmieściliśmy baterię patriotów. Ja byłem kilka razy uczestnikiem rozmów wspólnie ze świętej pamięci generałem Gongorem w Moskwie, gdzieśmy rozmawiali na ten temat z szefem sztabu Makarowem. Ja mówię, to jest wasze terytorium, wy sobie róbcie tam co chcecie. My też będziemy robili ćwiczenia, ale my nie używamy w naszych scenariuszach ćwiczeń, że NATO wykonuje uderzenie jądrowe na Moskwę. Tak jak wy się założyli, że będziecie na Warszawę. Mały odnek nuklearny, 1,5 kilotony. Tak. Ale to wszystko można przedyskutować, to można omówić i dojść do konsensusu. My wojskowi mamy to do siebie, że rozmawiałem w sposób bardzo prosty, a politycy raczej ubierają to w słowa. Następny, proszę. Uważa NATO, Rosja, to mówiłem, Ukraina, proszę dalej. Następny. O, mamy dzisiaj Ukrainę, do której chciałem nawiązać. I ta przestrzeń europejska bezpieczeństwa, to jest temat zasadniczy mojego wykładu dzisiejszego. Czy ta Europa, bo mówimy Europa, no tutaj jest geograficznie, mówimy politycznie, czy musimy też uwzględnić to, że połowa Europy należy do tego kontynentu subrosyjskiego. Ukraina, Białoruś, prawa, część Rosji. Czy dzisiaj instytucje międzynarodowe jak Unia Europejska, NATO, OBWE, OECD były skuteczne w tym, albo są skuteczne w tym, co się dzieje na Ukrainie. Proszę Państwa, do tanga trzeba dwojga. Do tanga trzeba dwojga. Niestety tej drugiej strony w Ukrainie zabrakło. To, co się stało po rewolucji pierwszej na Majdanie, gdzie owoce tej rewolucji zostały zaprzepaszczone. Tutaj pan generał Głowianko siedzący ze mną na pogrzebie świętej pamięci Kaczyńskiego, Lecha, szliśmy razem z Julią Tymoszenko w jednym kondukcie pogrzebowym. I rozmawialiśmy z Julią, jeszcze zanim została zamknięta, na temat owoców rewolucji ukraińskiej. Niestety te owoce zostały zaprzepaszczone. Oni nam naprawdę zazdroszczą tego, co myśmy zrobili 25 lat temu, chociaż niektórzy nasi przywódcy albo nierozsądni ludzie nie potrafią tego uczcić. Ukrainie grozi podział na dwie części. Na Ukrainę wschodnią i zachodnią. Mało tego, ta zachodnia Ukraina, ta wschodnia będzie Ukrainą rosyjską. I Krym będzie rosyjski, jeśli dalej tak będzie. I organizacje międzynarodowe, bo cóż my możemy obiecać? Unia Europejska, no ile możemy dać pieniędzy? Jakie środki możemy pompować, jeśli te środki nie mają gwarancji tego, że one zostaną przepompowane do kieszeni prywatnych? Korupcja, która tam jest wszechobecna i tak dalej. Także tutaj akurat jest to klęska dyplomacji i organizacji unijnych. Ale jednocześnie pokazuje to, że Ukraina, nie będąc członkiem tychże organizacji, tak wiele jeszcze ma do zrobienia. Pójście Państwo, no tak mówię, panie są za młode, gdzie myśmy byli 25 lat temu i gdzie bylibyśmy, gdybyśmy nie byli członkami tych właśnie organizacji? Następny slajd, proszę. Ukraina rozdarta między Rosją a Unią. Wiek informacji, o czym mówiłem, nie będę się nad tym zatrzymywał. Następny slajd. Proszę Państwa, cyberobrona. To jest coś, co mnie bardzo zajmuje. Każde państwo natowskie, europejskie ma swój własny system obrony. Każdy robi coś. Amerykanie stworzyli, wiecie, że niektóre państwa mówią o cyber defense, ale są państwa, które mają cyber offense, czyli mogą wywierać atak. Bo co to jest obrona cybernetyczna? A gdzie jest atak? Prawda? Są dwa państwa na świecie, trzy właściwie, Rosja, Chiny i Stany Zjednoczone, które mają Cyber Command. O tym się nie mówi. W Chinach jest 12 departament, który zajmuje się wojną cybernetyczną. W Stanach Zjednoczonych 4 lata temu utworzono na bazie NSA, National Security Agency, generał Keith Alexander, mój kolega, stał się dowódcą Cyber Command. To Cyber Command pod Waszyngtonem, w Forcie Myers, to oglądaliście tych filmów dużo, co się naprawdę dzieje, ja tam byłem. Oni mają możliwości ofensywne i defensywne. Tak zwany deterrence, czyli zaatakuj mnie, to zostaniesz zaatakowany sam. Nawet nie będziesz wiedział kiedy. I teraz tak, mamy takie problemy.
Jest wojna. Jest wojna w sieci. I teraz mamy taki problem. Estonia 4 lata temu zaatakowana została. Nie było tak. Nie zagadnęli terytorium. Nie było ofiar śmiertelnych. Ale 2 miliony ludzi nie miało dostępu do swoich kont. Nie było energii elektrycznej. Szpitale były bez tego. Może ktoś tam umarł. Ale gdyby dzisiaj zaatakowany system na przykład kontroli ruchu powietrznego, samoloty by się zderzyły w powietrzu, byłyby straty. Czy to jest atak na terytorium? Po pierwsze, czy możemy uruchomić artykuł 5? Po drugie, kogo mamy zaatakować w odlecie? Czy my wiemy, skąd ten atak wyszedł? Jest szereg aspektów prawnych. Dlatego też państwa natowskie przyjęło koncepcję obrony cybernetycznej, która polega na ochronie krytycznej infrastruktury, systemu łączności, finansów i energii. To jest raz. Dwa. Każde państwo ma swój, na przykład u nas w Polsce, nie wiem, czy wiecie o tym, u nas w Polsce zajmuje się tym Abwera, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Każdy ma coś. Ministerstwo Spraw Zagranicznych ma coś, MON ma coś, MSW ma coś, ale wszystko to integruje Abwera, czyli Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Nie będę wam mówił, w którym to jest miejscu. Jest to nieźle zorganizowane. Naprawdę. W Stanach Zjednoczonych to jest tak samo, ale Cyber Command w Forcie Myers pod Waszyngtonem ma to wszystko zintegrowane. I mogą wykonywać również ataki. A czy wykonują, to nie wiem. Wprowadzenie wirusa do irańskiego programu nuklearnego opóźniło ten program o 2 lata. A kto to zrobił? Nie wiem, czy to Izrael, a może Egipt? Nie wiem. A może być, no to nikt nie wie. Także proszę państwa, współczesne wojny rozpoczynają się w cyberprzestrzeni. Niektóre państwa na to były celem i są celem ataków na IT. Konieczność prowadzenia prac w kierunku poprawy cybernetycznego systemu, Sojusz i Europa musi posiadać spójny system. I zarówno jestem z tego bardzo dumny, bo Unia Europejska, NATO w tym względzie idą tak, ręka w rękę. Wymiana informacji, technologie i tak dalej. Dlatego też, następny slajd proszę. Bardzo często ślizgamy się na bardzo takiej krawędzi, która nie pozwoli nam kiedyś przewidzieć nieobliczalne skutki tego ataku. Mamy, następny slajd proszę. Mamy, proszę państwa, 4 domeny, które są, 2 są bardzo dobrze zdefiniowane. Mamy tak, ląd, morze i to prawo. Prawo to definiuje od wieków działania nasze na lądzie i na morzu. Ale mamy nową przestrzeń, mamy space, przestrzeń kosmiczną, prawda? I cyberspace. Kto jest właścicielem tej cyberspace? Ja, pan, ten gość, który ma dzisiaj trzyma tam laptopa, albo iPada, albo iPoda, albo innego iStrada, przepraszam za wyrażenie. Nie, my nie wiemy, kto jest właścicielem cyberspace. Nie mamy zdefiniowanych kodu postępowania. Jak temu zapobiegać? Na tym dlatego musi się skoncentrować nasza, powiedzmy, działalność. Teraz parę słów o Unii Europejskiej i będziemy kończyli ten mój nudny wykład. Jaka Unia Europejska jest po traktacie lizbońskim? No jest lepsza, powiem szczerze. Chociaż jest bardziej zbiurokratyzowana. Następny slajd. Mamy, proszę państwa, jak widzicie, takie instytucje. Niektórzy nawet nie wiedzą, czy to jest Rada Europejska, Rada Europy, czy one się różnią, Komisja Europejska od tego. No ja niestety zasiadałem w tych ciałach, ale muszę powiedzieć wam, za chwilę do tego wrócimy, jakie są 3 zasadnicze filary tej Unii Europejskiej, która również tworzy tą przestrzeń bezpieczeństwa, proszę państwa. Następny slajd, proszę. Filar pierwszy to jest wspólna polityka, to jest Unia Gospodarcza, wspólny rynek, polityka rolna, Unia Walutowa, rozwój regionu, przepływ towarów, usług, ludzi i demokracja. Nic lepszego nie wymyślono jeszcze na tym świecie. Filar drugi to wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony jako jeden podmiot. Tak zwane CSDP, Common Security Defense Policy, nad którą obecnie pracujemy. Wszyscy. Przywódcy państw, ja mówię, pracują nad tym. I trzeci filar to prawo i sprawy wewnętrzne. A więc wymiana informacji, Unia Policyjno-Sądownicza, terroryzm, zapobieganie przestępczość zorganizowana. Jedziemy dalej. Co się, proszę państwa, stało po przyjęciu traktatu lizbońskiego? To tak dla przypomnienia, bo na pewno wszyscy o tym wiecie. Nie będę tego odczytywał, proszę sobie zobaczyć. Nie, do tyłu. Zmiana nazwy tej Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa, stały przewodniczący Rady Europejskiej, prezydent tego
Europy, Van Rompuy, o którym za chwilę będziemy mówili, Urząd Wysokiego Przedstawiciela i tak dalej, Lady Ashton. Jedziemy dalej. I tak po kolei, proszę Państwa, dla przypomnienia. Rada Europejska po wprowadzeniu traktatu lizbońskiego. Mamy tutaj przewodniczącego Hermana, który był prezydentem Belgii, prawda? Dzisiaj z pensją 45 tysięcy euro miesięcznie, tak a propos, odejdzie 75% tym. Tak działa asystentka sekretarza obrony w Kijowie tam. Tak jest. A propos Unii. A ten budynek tam z tyłu to jest Justus Lipsus, w którym żeśmy te nudne odprawy tam mieli. Następny slajd. Komisja Europejska, pan Barroso, Jean-Maria, którą przedłużono do 2014 roku. Dalej Parlament Europejski, gdzie mieliśmy przewodniczącego Buska, a teraz mamy przewodniczącego Schulza. Następny, proszę. Który został nazwany przez Berlusconiego Tutti i Capo, pamiętacie kiedyś, barwnie Rada Europy. O właśnie, co to jest ta Rada Europy? Tak naprawdę, bo Rada Europejska, Rada Europy. Rada Europejska to są głowy państwa. Rada Europy, następny slajd, proszę. To jest na rzecz prawa, przestrzegania prawa i demokracji oraz praw człowieka. Jest to obecnie norweski były minister spraw zagranicznych. Nasz minister Cimoszewicz był kandydatem, jednym z wielu. Ale wysokie szanse miał. Następne, moja ulubiona pani Lady Ashton, tutaj właśnie. I teraz to jest stanowisko, które się kończy w tym roku i chyba jeden z polskich dyplomatów będzie miał szansę. Nie będę wymieniał nazwiska. Proszę dalej. Rada Unii Europejskiej. Następny, proszę. I co ta Unia Europejska może? No to jest budynek Rady Unii Europejskiej, Justus Lipsus, śmigłowiec, co może lądować. H, to znaczy helikopter, jakby ktoś nie wiedział. Jedziemy dalej. Możliwości Unii Europejskiej. Ja myślę, że tak, proszę Państwa. Unia Europejska, jego struktury wojskowe to klucz do regionalnego bezpieczeństwa, strategii bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Ostatnia strategia bezpieczeństwa Unii Europejskiej została przyjęta w roku 2003. Proszę Państwa, dzisiaj mamy 2013. Od tego czasu w Unii, w świecie, to jest po prostu kosmos, co się zmieniło. Nasza strategia natowska w 2010, a już żeśmy update'owali wiele rzeczy. Wyzwania, jakie stoją przed Unią, to kryzys ekonomiczny, konkurencyjność gospodarek, jak mówiłem, ceny energii w Europie są najdroższe na świecie, dostęp do źródeł energii, nakłady na obronność. Średnio w Unii Europejskiej, proszę Państwa, spadły one w państwach Unii Europejskiej o 5%. Średnia jest 1-2 PKB, ponieważ są inne jeszcze te potrzeby. Służba zdrowia, szkolnictwo, przemysł, no nie wiem. W każdym razie, proszę Państwa, inwestycje w bezpieczeństwo to jest inwestycja w rozwój. Ja muszę powiedzieć, że przemysł obronny państw Unii Europejskiej to 750 tysięcy miejsc pracy, prawie milion. To 48 miliardów euro rocznie. To jest koło zamachowe. Innowacja, konkurencyjność, wyzwalanie pewnego rodzaju różnych nowych idei. O tym też nie możemy zapominać. Proszę dalej. Jak NATO z Unią Europejską współpracuje, proszę Państwa? Właśnie. 28 państw natowskich, 28 państw unijnych. Z tego 26 należy do 24 należy do tej samej organizacji, czyli mamy tych samych podatników. Nie ma podwójnego podatku. Jeden z naszych polityków proponował armię Unii Europejskiej. To jest utopia. Nikt nie będzie płacił podwójnych podatków na podwójne armię. Musimy wykorzystać te możliwości, które mamy wspólne. Oczywiście wiedząc o tym, że Cypr, Turcja, Grecja mają inne interesy, ale musimy znaleźć wspólny mianownik. Proszę bardzo, co robimy? Unia i NATO mamy wspólną grupę, która określa nasze możliwości. Konsultacje szefów sztabu wojskowych, spotkania komitetów wojskowych, zespoły łącznikowe, spotkania ekspertów. Cypr oczywiście należy do Unii Europejskiej, nie należy do NATO i nie ma dostępu do informacji tajnych natowskich. Ale to się wszystko rozwiązuje, proszę Państwa. Idziemy dalej. Króciutko o tych narzędziach Unii Europejskiej. Współpraca Unia Europejska na Bałkanach. To było dosyć widoczne w tej drugiej fazie konfliktu, zarówno w Kosowie, jak i w Bośni i Hercegowinie, gdzie miałem niestety przyjemność albo nieprzyjemność być.
Jedziemy dalej. Komitet Wojskowy Unii Europejskiej to jest taki sam jak Komitet Wojskowy NATO i wiele tych przedstawicieli naszych i polskich, brytyjskich i innych pełnią podwójne role. Myśmy siedzieli na tym samym Komitecie Wojskowym zarówno Unii Europejskiej, jak i natowskiej. Mieliśmy te same wspólne cele, te same wspólne idee w głowie. Nawet nie wiecie Państwo, jak to bardzo pomaga, ale czasami przeszkadza. Bo jak się słuchało na przykład wystąpień Turka, który był członkiem NATO, ale nie był członkiem Unii Europejskiej, ale zasiadał w tym komitecie jako zaproszony, to można było tam się naprawdę zbulwersować. Proszę dalej. Struktura dowództw Unii Europejskiej. Unia Europejska nie ma takiej struktury dowodzenia, jak ma NATO, ale niemniej jednak również ją tworzy. I mamy dowództwa operacyjne i taktyczne. One są tutaj pokazane. Na przykład operacja w Czadzie, gdzie mieliśmy dowództwo taktyczne w Dżamenie, w Afryce. Dowództwo operacyjne było Mont-Valérien pod Paryżem. Także dowódca mówi, dowodzę operacją w Czadzie spod Paryża. Proszę dalej. Struktura dowodzenia grup bojowych, to nie będziemy mówili. Grupy bojowe Unii Europejskiej to jest coś takiego jak nasze NATO Response Forces, tylko one są mniej efektywne, ponieważ nie ma mechanizmu. To jest właśnie jedna rzecz, która nas boli. Nie ma mechanizmu użycia tychże grup. Czyli należałoby wspólnie finansować ich użycie. Państwa Unii Europejskiej nie dogadały tego mechanizmu. To ani Polska, ani Niemcy, ani Francja, ani żadne państwo nie zaangażuje. 1000 żołnierzy 15 tysięcy kilometrów stąd utrzymać straty bojowe, paliwo i tak dalej z budżetu narodowego. To powinien być budżet wspólny. To jest prosta sprawa, ale niestety trudno się dogadać. Następny, proszę. Operacje Unii Europejskiej, jak widzicie, też na całym świecie zostały przeprowadzone. Następnym takim tyglem, w którym nasze bezpieczeństwo europejskie może być zagrożone, to jest Afryka. Nie tylko północna, ale środkowa. I obawiam się, że po wyjściu z Afganistanu Center of Gravity zostanie przerzucony na właśnie Afrykę. Dalej. Operacja antypiracka, Atalanta, tak to się nazywała. Czy siły europejskie, następny, proszę. Europejska strategia obrony, o którym wam mówiłem, proszę państwa, wymaga update'u. Po prostu przywódcy państw muszą się spotkać i muszą tą sprawę omówić i uzgodnić cele. To jest właśnie ta wizja, o której mówiłem. To są przywódcy, to są wizjonerzy, to są ludzie, którzy widzą, co się może wydarzyć za 10, 15, 20 lat stąd. Proszę dalej. Następny. Europejska bezpieczeństwa i obrony. Więc proces planowania obronnego jest ważny na poziomie strategicznym. Struktura dowodzenia Unii, zdolności operacyjne, współpraca z NATO i operacje Unii Europejskiej. Następny slajd, proszę. Dalej, następny, proszę. Jeszcze dalej. Jeszcze następny. Następny. Jakie są cele operacyjne działań struktur wojskowych Unii Europejskiej? Tutaj Państwo widzicie, w większości są to cywilne albo cywilno-wojskowe. Następny slajd, proszę. Mamy tak zwaną EDE, European Defense Agency. Co to jest ta EDA? Nikt nie wie, co to jest ta EDA. Co ona ma robić, ta EDA? Ta EDA między innymi służy temu, aby zbliżyć Unię Europejską do NATO. I tutaj, jak mówimy o przemysłach obronnych, mamy tygrysów, takich jak Thales, BAE, EADS, Airbus, Raytheon. I te tygrysy chcą zagarnąć z tego rynku europejskiego wszystko. EDA jest po to właśnie, żeby włączać małe i średnie przedsiębiorstwa zbrojeniowe, takie jak polski holding obronny czy Pegas. Proszę dalej. Dalej. Unia Europejska również współpracuje z innymi podmiotami. Proszę, następny slajd. Następny. Jakie mamy strategiczne partnerstwo z NATO? Jesteśmy podobni, ale różni. Dlaczego? Proszę dalej. Unia Europejska ma prawo wykorzystywać w zasadzie porozumienia możliwości NATO pod warunkiem, że wszystkie państwa natowskie się na to zgodzą, łącznie z Turcją, która, tak a propos, w Bośni i Hercegowinie była jednym z państw, nie będąc w Unii Europejskiej, najbardziej zaangażowane, jeśli chodzi o siły i środki. Proszę dalej. To są właśnie pola naszej współpracy. Dalej. Jakie są nasze podobieństwa? Spójrzcie. Te same wartości polityczne.
Sojusz Zachodniej Demokracji, podobne cele strategiczne, strategiczne partnerstwo, często ten sam zestaw sił do użycia wydzielony z państw członkowskich. Jedziemy dalej. A jakie są różnice? My mamy silną strukturę wojskową, Unia ma strukturę cywilno-wojskową. Mamy wspólną obronę jako precondition, czyli artykuł 5, czyli Crisis Response Operation i państwa do współpracy. Oni, Unia Europejska ma te misje petersberskie. Petersberg, dlaczego się nazywa Petersberg? Pod Berlinem jest miejscowość Petersberg, gdzie zostało podpisane to właśnie porozumienie. Nazywa się to dlatego misje petersberskie. Spektrum zdolności wojskowych mamy pełne. Od ataku do obrony poprzez miękkie cele i twarde. Natomiast Unia tylko ma spektrum zdolności cywilno-wojskowych. No i całą strukturę command and control. Idziemy dalej. Potrzebujemy bliższej współpracy, pragmatycznej. Nie możemy bujać się w obłokach, proszę Państwa. Zarówno sekretarz generalny Rasmussen, jak i Van Rompuy kilkanaście razy, ja byłem świadkiem tego, tutaj pan generał również, pan pułkownik jest świadkiem tego, zapewniali o tym, jak musimy blisko współpracować. Ale brakuje naprawdę pragmatyzmu. To jest ten właśnie miękkie podbrzusze naszych dwóch organizacji, które gwarantują przestrzeń bezpieczeństwa w Europie. Proszę dalej. Przyszłe środowisko bezpieczeństwa. Czym ono się będzie, proszę Państwa, charakteryzowało? Tak na koniec, ostatnie dwa slajdy chciałem Państwu pokazać, żeby Was nie wystraszyć, ale tak to będzie. I ono będzie bardzo złożone. Przynosi pewną niepewność. Tempo zmian będzie olbrzymie, ale technologia i ludzka innowacyjność i czynnik ludzki zawsze będzie, proszę Państwa, tam. I teraz, mówiąc o tym wszystkim, zanim Pan przełączy do następnego slajdu, nie chciałbym, żeby się ktoś oburzył, wracam do przywódców, do wizjonerów. W tym wszystkim, tak samo jak w życiu, musimy unikać podwójnych standardów zachowań. Musimy czynić to, o czym mówimy. Nie mówimy co innego, a robimy jeszcze zupełnie co innego. Proszę następny slajd. Właśnie w ten sposób. Nie możemy tak postępować, proszę Państwa. Także dziękuję za uwagę. Jestem gotowy do odpowiedzi na pytania. Ostatni slajd, proszę. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie generale. Teraz proszę pytania, komentarze, wypowiedzi. Albo wszystko zrozumieliście, albo nic, bo nie ma pytań. Tam jest pytanie, bardzo proszę. Dziękuję. Tomasz Kozłowski, Uniwersytet Warszawski. Panie generale, dziękując bardzo za wspaniały wykład i taki inspirujący. Pytanie następujące w kontekście tego, o czym powiedział prezes Trybunału. Ja wiem, że duża część wystąpienia pana generała była temu poświęcona i być może odpowiedź jest trudna, ale jednak zadam to pytanie. Mianowicie no właśnie szansa na dalsze pogłębianie struktur wojskowych w Unii. Pan generał naświetlił to, że no niejako tak można by to zrozumieć okiem laika, że jesteśmy o tyle w dobrej sytuacji, my członkowie Unii, że jednocześnie jesteśmy w NATO i że to jednak sprawnie działa. No ale w dużej mierze dzięki właśnie tym strukturom natowskim, tak jak zrozumiałem. No czyli właśnie wraca to pytanie, tak? To znaczy z poziomu i prawnego, ekonomicznego my w tej chwili bardzo narzekamy na ten stan Unii. Zadajemy sobie wiele pytań mimo wszystko, mimo tych filarów całej historii Unii. No wydaje się, że istniejemy w takim czasie przełomu, jeśli chodzi o integrację europejską. No a z drugiej strony właśnie te wyzwania globalne powodują, że to zatrzymanie Unii jest jeszcze podwójnym zatrzymaniem, można powiedzieć, tak? Bo świat pędzi do przodu, a my się tutaj trochę zatrzymaliśmy. Tak okiem biznesu i sądzę, że podobne będzie oko wojskowe. Okiem biznesu i okiem prawa z widzenia globalnego wygląda na to, że właśnie ten pociąg unijny się zatrzymał bardzo i że jeśli rzeczywiście nie spełnimy tych założeń unijnych, to znaczy nie utworzymy tego rzeczywiście wspólnego rynku, tak, i
i ten poziom prawniczy też nie będzie bardziej zintegrowany, no to będzie nam ciężko w tej konkurencji globalnej. No i być może jeszcze ciężej konkurencji wojskowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To był bardzo cenny komentarz. Muszę panu powiedzieć, że ja tylko tak wspomniałem lekko, że poziom bezpieczeństwa społeczeństw jest gwarantowany również poziomem rozwoju industrialnego. Ceny energii w Europie są najwyższe na świecie. Energia warunkuje rozwój. Konkurencja państw europejskich w stosunku do państw azjatyckich nie będzie nigdy, nawet siła robocza, nie będzie nigdy tak wielka, jeśli nie będziemy dążyli do sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Federalizacja naszych państw, jak pan wie, to są naczynia połączone. No, pompujemy na przykład pieniądze w Rumunię, w Bułgarię. Wpompowano nas kiedyś pieniądze, ale te pieniądze przynoszą efekty. Nie wszystkie państwa Federacji Unii Europejskiej rozumieją tak te cele. Wie pan, uważam, że tak, tutaj ma pan rację, że w tej chwili straciliśmy konkurencyjność, straciliśmy tę dynamikę, ale to jest nieuchronny proces rozszerzania się. To muszę panu powiedzieć. Natomiast w dłuższej perspektywie ja jestem głęboko przekonany, że ten układ stowarzyszeniowy ze Stanami Zjednoczonymi pomoże nam w jakiś sposób być bardziej konkurencyjnym. Niech mi pan powie, ja panu zadam teraz pytanie. Pan reprezentuje Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa. Niech pan powie, ilu mieliśmy w Polsce noblistów z fizyki, z chemii, z matematyki, oprócz Kiri Skłodowskiej? Non, zero. Na uniwersytetach amerykańskich prace naukowo-badawcze są skierowane na przemysł, na innowacyjność, na konkurencyjność. I Europa musi w tym kierunku pójść. Jeśli w Polsce AGH, Uniwersytet Warszawski i jakiekolwiek jagiellońskie nie będą kształciły ludzi, którzy... Bo przecież my straszne pieniądze dajemy. Ten Komitet Badań Naukowych i te inne dają pieniądze na rzeczy, które badają i te badania niczego nie przynoszą takiego konkretnego, które się przekłada na innowacje, na wynalazczość. I ja myślę, że Europa pójdzie w tym kierunku i będzie musiała pójść w tym kierunku. To tyle. Krystyna Krzechotowska, wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Integracji Europejskiej. No jestem pod ogromnym wrażeniem pana generała, jak moje koleżanki, dlatego że zainspirował nas pan jako społeczeństwo cywilne, jak można poprzez odpowiednią strategię również wzmocnić, wzbogacić instrumenty służące bezpieczeństwu. Otóż tak jak pan, panie generale, jest tutaj dowodzącym w sferze związanej z wojskowością, tak pan prezes jest dla nas, prawników, takim najwyższym generałem, który nadaje ton, prawda, społeczeństwu cywilnemu i bezpieczeństwo cywilne zapewnia. I w nawiązaniu do tego zainspirowałam się z kolegami niemieckimi, bo siedziba naszego stowarzyszenia jest w Berlinie, żeby w ślad za orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, to tylko pozornie się tak jak gdyby słabo wiąże z tym, ale organizować cykl konferencji poświęconych wybranym działom prawa, w których Trybunał Konstytucyjny interweniuje, a mimo to, prawda, ustawodawca nic w tym kierunku nie zmienia, popełnia te same błędy. Nie przez złośliwość, nie przez brak, bym powiedziała, chęci, tylko brak umiejętności, brak strategii, brak wiedzy. I tu by trzeba było wesprzeć tego ustawodawcę poprzez właśnie, można powiedzieć, grupowanie sił cywilnych, aby właśnie tak się nie działo. Byliśmy niedawno z panem prezesem, miałam zaszczyt na Uniwersytecie Wiadrina we Frankfurcie, gdzie właśnie sędziowie Trybunałów Konstytucyjnych z Polski i z innych państw mówili właśnie o tym niebezpieczeństwie, gdzie nie wykorzystuje tego tak kapitalnego instrumentu, jakim jest Trybunał Konstytucyjny dla bezpieczeństwa obywateli. I właśnie chciałam pana prezesa gorąco prosić, aby właśnie jak najczęściej zapraszał pana generała na takie spotkania, żeby nas inspirował do boju. Dziękuję bardzo. Ja chciałem pani bardzo serdecznie podziękować za ten komentarz.
Patrzyłem bardzo często w wasze oczy, tam starałem się włączyć aspekty humanistyczne w tym okropnym moim wystąpieniu, ale nie zaczepiłem tematu gender, ale ostatnio miałem taką dyskusję z panią Beatą Kempą. Ona tak strasznie wojuje o ten gender, tylko dokładnie ona chyba nie wie, co to jest. My mamy w NATO, wiecie, proszę państwa, my mamy w NATO ośrodek gender. I ten ośrodek gender jest prowadzony nie przez państwo natowskie, tylko przez Szwecję. Szwecja udostępniła, bo to jest aspekt prawny, o którym pani wspomniała, i konstytucyjny. Szwecja jako ten lider w przestrzeganiu praw człowieka, demokracji, jako państwo wiodące, partnerskie nasze, bo mamy Szwecję, Finlandię, Austrię, Szwajcarię. To są takie wiodące państwa partnerskie. Szwecja utworzyła ośrodek gender na potrzeb kobiet, ale to nie w tym sensie, jak tutaj teraz ta walka jest o ten gender. Chodzi o to, jak kobiety w czasie wykonywania zadań bojowych, czy mogą być pilotami śmigłowców, samolotów, jak one się zachowują jako dowódcy plutonów, jak są w czasie walki, jak one są w ogóle postrzegane i tak dalej. To jest ten gender, równość dostęp praw do obowiązków i do zadań. I bardzo jestem wdzięczny, że pani poruszyła ten temat, ponieważ Trybunał Konstytucyjny i Trybunał Praw Człowieka, jak również przestrzeganie praw wojny na wojnie, to jest coś, z czym my jako społeczeństwo zetknęliśmy się dopiero w 2001 roku, w 2002. Ja byłem dowódcą kontyngentu w Iraku w 2003 roku, kiedy wybuchło pierwsze powstanie Muqtada al-Sadra. I proszę sobie wyobrazić taką sytuację w nocy na posterunek między szyitami i sunnitami. Dla nas Częstochowa, dla katolików, jest takim miejscem pielgrzymek. Dla szyitów Karbala jest takim miejscem, dla sunnitów Mekka i Medyna. I proszę sobie wyobrazić, że Irak jest krajem szyickim. I oni szli, ci pielgrzymi, jechali najpierw autobusami, potem wysiadali z tych autobusów, tak niektórzy nasi z Podczęsołową, i szli w nocy do tej Karbali. Ale jeden z autobusów wyładowany ładunkami wybuchowymi, gdzie kierowcy przywiązali ręce do kierownicy, miał walnąć w nasz posterunek, który był amerykańsko-polsko-bułgarski. I żołnierz, teraz nie wiemy który, czy to był Amerykanin, czy Polak, czy Bułgar, zastrzelił tego gościa, ale ten autobus mimo wszystko eksplodował, zabijając przy okazji tam Amerykanina, Polak był ranny i Bułgar. I proszę sobie wyobrazić, że później rodziny tych właśnie żołnierzy oskarżyły nas, że my, nie przestrzegając prawa wojny, zabiliśmy pielgrzymów. Pielgrzymów, którzy jechali w tym autobusie, a tam był tylko jeden przywiązany terrorysta. Także to prawo czasami jest działające, wie pani, w obie strony. Ten Nangar Hell był najlepszym przykładem, o tym nie będę mówił. Oczywiście to była bardzo nieszczęśliwa sytuacja, ale prawo wojny jest jednym z takich zagadnień, które przygotowujemy naszych żołnierzy na najgorsze scenariusze i przestrzegamy przed tym wszystkim. To, co ci żołnierze przeszli, ja tych dwóch żołnierzy osobiście znam z tego Nangar Hell, to proszę mi wierzyć, to nie są zabójcy, to nie są bandyci. Oni po prostu działali w takich warunkach, w których no chyba się nie dało temu zapobiec. No. Tak mogę powiedzieć. Przepraszam bardzo. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Pan prezes Biernat. Dziękuję bardzo. Panie generale, dziękuję za wystąpienie. Wspomniał pan kilkakrotnie artykuł 5 traktatu waszyngtońskiego, znaczy traktatu NATO, i powiedział pan, że w tej odnowionej postaci będzie prawdopodobnie działał automatycznie. Rozumiem, że dlatego prawdopodobnie, bo jeszcze szczęśliwie nie został teraz już użyty i dopiero sprawdzi się w praktyce, czy rzeczywiście zadziałałby automatycznie, czy nie. Natomiast tutaj przyznam się, mówiąc szczerze, że tego nie wiem, chociaż na pewno powinienem to wiedzieć i proszę wybaczyć, że to pytanie będzie takie może właśnie bardzo podstawowe, ale proszę mi powiedzieć, czy do tej pory artykuł 5 był użyty? Czy na przykład po 11 września był użyty artykuł 5, czy nie? Dziękuję. Odpowiadam krótko, tak. Tak. Pan pułkownik Krzywda, proszę mnie, Tadziu, wyręczyć. Ameryka jako pierwsza dostała pomoc od NATO.
mimo że terytorium Ameryki był tam bardzo gorąca dyskusja na NACU, North Atlantic Council, terytorium Ameryki zostało zaatakowane, ale skąd? Z wewnątrz. Ale kiedy ustalono, że atak był spowodowany działaniem Al-Kaidy, której bazy są na terenie Afganistanu, bo Al-Kaida miała normalnie państwowe struktury w tym, w Kabulu. Pierwszym komendantem Kabulu to był gość, który ten Omar, Sheikh Omar. Natomiast mamy problem, panie profesorze, mamy problem z tym, jak postępować w razie ataku cybernetycznego. Czy to będzie artykuł? Nie, to nie będzie artykuł 5, to będzie artykuł 4, czyli Crisis Response Operation, działanie kryzysowe, bo nie wiemy, skąd atak wyszedł, nie wiemy, jakie będą ofiary, czy zagarnięto zostało terytorium. I właśnie Polska i kraje tutaj Europy Środkowej domagają się operacjonalizacji artykułu 5, cokolwiek to znaczy. Ja się może przedstawię Państwu, bo tam pan generał kilka razy mnie wymienił, tu wzywał do tablicy. Ja byłem przez 4 lata doradcą przewodniczącego Komitetu Wojskowego NATO. Teraz obecnie pracuję w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w Departamencie Polityki Bezpieczeństwa. Odpowiadając na pana pytanie, operacja Active Endeavour na Morzu Śródziemnym jest również w myśl artykułu 5. Wykonywana. O tej operacji się bardzo mało mówi. Jest trzymana w tajemnicy. W tej chwili trochę inny jest modus operandi, ale to jest śledzenie niebezpiecznych przewozów z państwa do państwa. Także wykorzystuje się. Oczywiście, tak jak pan generał powiedział, artykuł 5 nie jest automatycznie wprowadzany. To jest wada, ponieważ każde państwo ma inny system konstytucyjny uczestniczenia w wojnie. I mimo że mamy plany ewentualnościowe, o których nam nie wolno mówić, i użycia sił, SACER w Europie wie, jak to wszystko zorganizować, ale decyzja polityczna na wszystko będzie w NACU. A każde państwo, w jednym prezydent podpisuje, w innym Sejm się musi zebrać, parlament, król i tak dalej. Także to jest wadą, że nie ma automatyzmu. Dziękuję. A jeszcze jest? Tak. Pani sędzia profesor Szafnicka. Dziękuję bardzo. Panie generale, pan kilkakrotnie powiedział dzisiaj, niewątpliwie słusznie, że wszystko zależy od przywódców, że trzeba takich przywódców, którzy mają wizję. Poprzedni wykład, który tu mieliśmy w Trybunale, przeprowadził pan profesor Adam Rotfeld. I on z kolei kilkakrotnie powiedział w czasie tego swojego wykładu, że dramatem współczesnych czasów jest to, że nie ma charyzmatycznych przywódców, którzy by mieli, znaczy mówił o przywódcach politycznych, oczywiście nie wojskowych, mówił o, no nie będę tu wymieniać premierów aktualnych w Europie. Ktoś powiedział, no a pani Angela Merkel, czy nie jest takim przywódcą z klasą? No on na to powiedział, że ona no jest dobrym zarządcą Niemiec, ale to nie jest charyzmatyczny przywódca. Czy pan generał nie podziela tego pesymistycznego obrazu? Czy widzi pan tych ludzi z klasą, którzy potrafiliby poprowadzić do jakiejś wizji? Znaczy, którzy po pierwsze mieliby tę wizję, zajmowaliby się czymś więcej niż własnym życiem prywatnym i własnymi karierami politycznymi i byliby w stanie zaryzykować nawet no, utratę stanowiska w kolejnych wyborach po to, żeby zrealizować wizję. To jest bardzo celny komentarz. Muszę aż wstać, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Muszę pani powiedzieć tak, że tak jak powiedziałem, że wszystko zmienia się w zależności od wizji, od przywództwa, ale to jest również, wie pani co, to jest chyba ta wada globalizacji, bo kiedy Schuman miał ideę wielkiej Europy, kiedy Eisenhower był dowódcą sił w Europie, kiedy Żukow zdobywał wschodnią Europę, kiedy Churchill ogłosił Fulton żelazną kurtynę, media nie były tak zglobalizowane.
Kiedyś mówiliśmy, że Kennedy, co za przywódca olbrzymi. Proszę panią, gdyby media wówczas miały taką siłę rażenia jak dzisiaj, Kennedy i jego brat nie przeżyliby 2 tygodni w Białym Domu. To, co się wydarzyło prezydentowi Clintonowi, ja jako tenista mogę powiedzieć, nazywali US Open, wie pani? Bo media spowodowały to. Przywódcy są i byli. Ja nie wiem, ja nie chciałbym, nie silę się na ocenę przywódców politycznych, ale uważam, że nawet jak być dobrym zarządcą takiego przedsiębiorstwa, jakimi są Niemcy po zjednoczeniu, to naprawdę trzeba być liderem z klasą. I pani Angela Merkel taką jest. Czy Thatcher, ona była olbrzymim autorytetem? Oczywiście, że była. Nie patrząc na to, co jej Labour Party zrobi po tym, jak wygoniła górników z tych wszystkich kopalń i tak dalej. Czy nasi przywódcy nie płacą cenę za niepopularne decyzje? Oczywiście, że płacą. Ale uważam, że dzisiaj w dobie globalizacji jest trudno wykreować przywódców takich na miarę, powiedzmy sobie, jak wówczas, kiedy po II wojnie ten marszał Eisenhower, nasz Piłsudski marszałek, który sklecił kraj z 3 zaborów. No, przepraszam, mogę teraz to tak powiedzieć. Gdyby to trafiło na Macierewicza, to do dzisiaj byśmy lustrowali wszystkich tych, co byli z zaborów tego carskiego, ruskiego i tam austriackiego. No, w Sączu mi zadał pytanie jeden z takich kombatantów. Panie generale, jak to się stało, że w dwudziestoleciu międzywojennym tak wiele zrobiliśmy? Zbudowaliśmy centralny ośrodek przemysłowy, dostęp do morza, Gdynię, skleciliśmy armię z 3 zaborów. Jak to było możliwe? A my teraz, 25 lat po naszej wspaniałej historii, niektórzy ludzie mówią, że to był błąd. No to ja bym tych ludzi zaprowadził do Kabulu, do Bagdadu, do Mosulu, do Sarajewa. I wtedy by może zrozumieli, o co chodzi. Także mamy rzeczywiście czasami kryzys przywództwa, ale wracając do pani pytania, przywódcy nie rodzą się na kamieniu i liderzy. I z tych, których mamy w naszej historii, w Polsce, możemy być dumni. I nie obrzydzajmy młodemu społeczeństwu tego, co mamy w Polsce najlepsze i co mieliśmy. Dziękuję bardzo. Ja mam takie pytanie. Co z perspektywy pana jako wojskowego, zawodowego, szwankuje w Europie? Co powoduje, że Europejczycy no nie mają takiej silnej świadomości? Także my Polacy, mimo że Polska od zawsze, można powiedzieć, jest krajem przygranicznym i frontowym, jest peryferium w dobrym tego słowa znaczeniu, bo peryferia mają też swoje dobre strony. Jest i będzie peryferium Europy i mamy poczucie i świadomość granic, które są blisko i że za granicą jest zupełnie inaczej. Jest inna cywilizacja. Czy nie sądzę, że mamy taką świadomość, że naszą granicą jest też południowa Hiszpania czy południowe Włochy? Struktury takie instytucjonalne, które są powołane w ramach traktatu o Unii Europejskiej, traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, kładą wiele większy akcent na bezpieczeństwo wewnętrzne. Jakkolwiek i tutaj to się bardzo wolno rozwija, bo powołanie prokuratury europejskiej, której zadaniem byłoby zwalczanie, ściganie i oskarżanie w sprawach przestępstw wymierzonych w Unii Europejską, idzie bardzo opornie. Pewnie ta prokuratura nie wiadomo, czy będzie powołana. Ale tu jest, są wyraźne zmiany i Europejczycy stworzyli pewne struktury, oprzyrządowali je w procedury. Natomiast jeżeli chodzi o wojskową obronę Europy, taką aktywną, to nie znaczy taką, że jak nas zaatakują, to będziemy się bronić, ale taką, żeby nikt nie chciał Europy zaatakować, bałby się zaatakować ją. To ja osobiście uważam, że takiego poczucia konieczności obrony Europy
jest brak. Jak to wygląda z perspektywy wysokich czy bardzo wysokich rangą generałów? Dziękuję bardzo. Nie tylko polskiego generała, ale generałów innych armii. Panie prezesie, ja mam tylko 1,70 m wzrostu. Nie jestem taki wysoki. Natomiast muszę powiedzieć tak, napięcia społeczne, kryzys ekonomiczny. Dzisiaj każdy patrzy na to, jak my się czujemy. Pan słusznie zauważył, że napięcia, nikt nie chce tej Europy zaatakować z zewnątrz, bo nie ma takich szans. Natomiast większość tych kryzysów, co to jest to przestrzeń bezpieczeństwa wewnętrznego? To są napięcia społeczne spowodowane bezrobociem, brakiem dostępu do rynku pracy, frustracją młodego pokolenia. I te napięcia społeczne przekładają się właśnie na te niepokoje, które obserwujemy na ulicach Rzymu, Sarajewa, Aten i tak dalej. I tego należy się obawiać. Więc my jako liderzy, jako przywódcy, ludzie, którzy już poznali pewne mechanizmy, musimy zrobić wszystko, aby temu zapobiec. Czy robotyzacja, czy postęp technologiczny, który będzie nadal nam zabierał miejsca pracy. Ja tak powiedziałem tu w pewnym momencie, że państwa, które nie były objęte tylko, których gospodarka polegała tylko na dostępie do informacji, do handlu i do usług, zniosły ten kryzys gorzej niż państwa, które wytwarzały konkretne produkty, które dawały miejsca pracy. I dlatego też musimy znaleźć balans pomiędzy tym, co my w krajach członkowskich unijnych robimy dla młodego pokolenia. Korupcja to jest rak, który żre nie tylko społeczeństwa jakieś tam nierozwinięte, ale przecież w Stanach Zjednoczonych obserwowałem ten proces również. Może na inną skalę. To wszystko składa się na frustrację społeczeństw. Proszę Państwa, nie widziałem w ubiegłym roku, nie widziałem nigdy, ja w Stanach Zjednoczonych również kształciłem, ja nie widziałem nigdy tak podzielonego społeczeństwa amerykańskiego przed wyborami, gdzie Obama w zasadzie został wybrany głosami elektorów, gdzie ludzie, średni, mali i większy przedsiębiorcy mówili, przecież my nie możemy pracować na Obamacare. My nie możemy pracować na ludzi, którzy tam siedzą, nic nie robią, bo są nieubezpieczeni, a my na nich pracujemy. Więc ta nierówność społeczna, ten dostęp do rynku pracy, to wszystko musi być rozłożone. Nie może być taki wielki rozdźwięk między tą bardzo bogatą i bardzo biedną częścią społeczeństwa. Klasa średnia jest czymś takim, co powoduje napęd i rozwój każdych społeczeństw. I chyba tutaj tkwi sedno pańskiego pytania, panie prezesie. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej zgłoszeń. Panie generale, bardzo serdecznie dziękuję. Ku chwale ojczyzny. Chwale ojczyzny, panie prezesie. Dziękuję bardzo. Jak... Pan prezes powiedział, jak prawdziwy żołnierz, który rozpoczął służbę w 1968 roku w Morągu. Dziękuję bardzo.